Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków drogowych, pomagają podczas klęsk żywiołowych. Codziennie przez całą dobę nad bezpieczeństwem mieszkańców Podkarpacia czuwa 270 strażaków. Dziś poza służbą także świętowali, bo w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z 25. rocznicą powołania Państwowej Straży Pożarnej. W jej pracy ma pomóc nowa ustawa modernizacyjna służb mundurowych. Gwarantuje pieniądze na podwyżki i zakup potrzebnego sprzętu. Starszy kapitan Marek Pietryka jest strażakiem od 16 lat. Pracuje w komendzie powiatowej w Mielcu. Wybrał ten zawód, bo jak mówi, zawsze chciał pomagać ludziom, a w straży pożarnej ma do tego okazję niemal codziennie. Każde udane działanie ratownicze wiąże się z wewnętrzną satysfakcją z tego, że no swój obowiązek spełniło się najlepiej, jak się umiało. No myślę, że każdy strażak z takim założeniem do działań wyjeżdża. Na Podkarpaciu jest 21 komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Wspierają je ochotnicy z aż 1600 jednostek OSP, którzy tak jak zawodowi strażacy gotowi są do niesienia pomocy w każdej sytuacji i o każdej porze. To dzięki Wam, koleżanki i koledzy, cieszymy się ogromnym zaufaniem i sympatią społeczeństwa. Jest to dowód zauważania naszego codziennego wysiłku oraz trudu tej służby. W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 18 tysięcy zdarzeń. To nie tylko gaszenie pożarów. Są wzywani do niemal każdego wypadku drogowego. Usuwają skutki burz i ulew. Działają także w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. W ich pracy ma pomóc nowa ustawa modernizacyjna służb mundurowych, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Gwarantuje pieniądze na inwestycje i podwyżki także dla strażaków. Nasze uposażenia wzrosną już w tym roku. Pierwsza transza została nam przekazana, ale w 2019 następna, łącznie ponad 600 zł przeciętnie na strażaka będziemy mieli zwiększone uposażenia. Ustawa modernizacyjna to nie tylko uposażenia, to również inwestycje budowlane. I tu dzięki tym środkom będziemy mogli poprawić warunki socjalne strażaków. W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy udzielili pomocy blisko 4 tysiącom poszkodowanych. Dziś podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka dla wszystkich ratowników były podziękowania za ich służbę i poświęcenie. A najbardziej zasłużeni dostali odznaczenia państwowe i resortowe, a także awanse na wyższe stopnie. Na strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ochotników można zawsze liczyć. Niezależnie od tego, czy zagrożenie, klęska ma wymiar regionalny, czy szerszy, ogólnokrajowy, wy zawsze jesteście na służbie. Podczas uroczystości oficjalnie przekazano podkarpackim strażakom 13 nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych. Trafią m.in. do ochotniczych straży pożarnych w Gorzycach, Chyżnem, Nowosielcach i Stanach koło Stalowej Woli, zastępując wozy, które w tych jednostkach mają już często nawet po 30 lat.